Można powiedzieć, że zeszły rok był bardzo burzliwy, jeżeli chodzi o właśnie batalię o interpretację przepisów. Tutaj już w tej chwili można powiedzieć, że mamy za sobą ustawę o energii odnawialnej RED II. Myślę, ustawę, przepraszam bardzo, to jest dyrektywa o energii odnawialnej RED III w tej chwili można powiedzieć. Została klepnięta w kwietniu zeszłego roku. Natomiast w grudniu teraz została już dopracowana bardzo ważna dyrektywa o efektywności energetycznej budynków, w skrócie tam potocznie się mówi dyrektywa EPBD. I tam właśnie mamy kilka zapisów, które zostały w końcu wyjaśnione i można powiedzieć, że informacje, które zostały podawane wcześniej jako pewnik, że zupełnie koniec kotłów gazowych, co zresztą nie miałoby sensu, bądźmy szczerzy, prawda, ze względu na to, że żeby czegoś zakazać, a zakazy mi się zawsze kojarzą z okresem dobrze minionym, prawda, dobrze, że minął, prawda, dlatego, że zakaz zawsze budzi jakiś opór społeczeństwa, to tutaj udało się to w jakiś sposób tak dopracować, żeby znaleźć kompromis, żeby z jednej strony oczywiście odchodzenie od paliw kopalnych, o czym no nie ma co dyskutować, bo trzeba od niej odchodzić, następowo, ale że z drugiej strony, żeby to było robione w sposób rozsądny, logiczny, prawda, i realistyczny, prawda, a nie na zasadzie wprowadzenia zakazu bez realnej alternatywy, która była akceptowana przez społeczeństwo. Między innymi też, dlatego że można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o dyrektywę o efektywności energetycznej w budynkach, czyli dyrektywę EPBD, można zapisy, które dotyczą ogrzewania, podzielić na trzy części. Prawda? Jedna część mówi o stopniowym wycofywaniu paliw kopalnych w budynkach. O co chodzi? Chodzi o to, że zapisy mówią, żeby do 2040 roku całkowicie wyjść w wycofaniu kotłów na paliwa kopalne z budynków. No to jest perspektywa na kilkunastu lat, prawda? Prawie 20 lat. Natomiast w artykule 11 jest napisane, no taki jest akapit systemu technicznego budynku, jest napisane, że państwa członkowskie dążą do zastąpienia w istniejących budynkach samodzielnie zainstalowanych kotłów zasilanych paliwami kopalnymi. Cała batalia się toczyła o to, czy traktujemy o wycofywaniu się z paliwa kopalnego, czy z technologii, prawda? I zostało to, można powiedzieć, rozdzielone, dlatego że gaz, potocznie to się rozumie, że to jest gaz ziemny, natomiast są gazy odnawialne. Prawda? To jest biometan, to jest wodór zielony, prawda? No, który, bądźmy szczerzy, no, odpowiada tym warunkom, prawda? Tym bardziej, że są to, można powiedzieć, gazy bezemisyjne, bo w wyniku spalania wodoru mamy wodę, prawda? Natomiast w wyniku spalania metanu, no to podobnie jak w gazie ziemnym, tam oczywiście są różne czynniki, ale w kotle kondensacyjnym czy tlenki azotu, czy tlenki siarki, prawda? No to naprawdę mają znikomy ślad, natomiast już nie mówimy tutaj o jakichś PM-ach, prawda, które, czyli cząstkach zawieszonych, prawda, w powietrzu, PM10, PM2,5, które są najbardziej szkodliwe dla organizmu i które są emitowane w wyniku spalania na przykład kotłów węgla w kotłach. No tutaj mamy tutaj praktycznie zerową emisję. Powracamy do tematu kotłów. Mianowicie kotły obecnie, te, które są wprowadzane na rynek, one bez problemu poradzą sobie z mieszanką wodoru do 20% z gazami innymi, prawda, na przykład z gazem ziemnym. Natomiast praktycznie rzecz biorąc, bez jakichś większych przeróbek, mogą być zasilane kotłami, przepraszam bardzo, mogą być zasilane biometanem, prawda, czyli gazem odnawialnym, czy biogazem.
Tam praktycznie biorąc na to, co jest ważne, to jest skład tego biometanu, jego wilgotność, prawda? Chodzi o tam skład chemiczny, prawda? Żeby powiedzmy palnik dobrze spalał, ale jeżeli są normy, które określają, jakie parametry powinien mieć gaz stosowany do spalania, to tu nie ma najmniejszego problemu.